Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w najnowszym odcinku na kanale. W dniu dzisiejszym, teraz sobie ją poprawię mikrofon, żeby lepiej było mnie słychać. Chciałbym wam na wstępie bardzo podziękować za miłe słowa, czyli komentarze, subskrypcje, łapki w górę oraz te w dół, jeżeli wam się nie podobało. I samo to, że jesteście, ponieważ to napędza mnie do działania i sprawia, że chcę tworzyć coraz to nowsze, ciekawsze i nierzadko bardzo kontrowersyjne treści. Ponieważ te właśnie pogadanki sprawiają wam największą przyjemność, ciesząc się największymi wyświetleniami i godzinami oglądania. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym poruszymy sobie temat mentalności. Mentalności w oparciu o mentalność marudy, mentalność kolekcjonera oraz mentalność handlarza, człowieka, który zajmuje się sprzedażą gier czegokolwiek. Moi drodzy, dlaczego to zrobię? Ponieważ ostatnimi czasy zauważam, że te mentalności tych ludzi, ich podejście, charakter, to co wymagają, są tak naprawdę coraz to bardziej rozbieżne, ponieważ kolekcjoner maruda, który zawsze doszukuje się problemów, niezależnie od tego, czy wyłożyć mu na tacę czarno na białym jak jest, on dalej będzie trzymał się tego swojego. Kolekcjoner typowo traktujący swoją kolekcję również jako inwestycję i mający tak naprawdę trzeźwe spojrzenie, to jest też mentalność teraz coraz częściej spotykana. Oraz mentalność handlarzy, sprzedawców, handlowców, ludzi, którzy w ten sposób wprowadzają właśnie te dobra materialne jako gry właśnie i różnego innego rodzaju rzeczy w obrót. Moi drodzy, zacznijmy sobie od początku. Dlaczego akurat maruda? Moi drodzy, ostatnimi czasy, znaczy niedawno, pod jednym z moich filmów, komentarz złożył mój dawny dyskutant, osoba, z którą bardzo często kiedyś dyskutowałem na łamach forum Retro Age, Axiomat, który no już chyba z 15 lat temu, z nim może rozmawiałem ostatni raz, czy z 10, ciężko powiedzieć, ale było to już bardzo dawno temu. I osoba ta w swoim komentarzu pokazała, że dalej siedzi w tym swoim limbo. Do czego się odnoszę? Dlatego, że jest to mentalne limbo, z którego jeszcze do tej pory się nie uwolniła. Gdzie kiedyś, te lat temu, 10, 12, podejmowaliśmy różne rozmowy, czy to o grach droższych, wtedy był to Panzer Dragoon, Castlevania, Conquer Bad Fur Day na Nintendo 64. Wtedy taki Panzer przykładowo kosztował 1200, od 800 do 1200, 1500 zł. I już wtedy od tego człowieka słyszałem, tak to od niego, czy tam od wielu innych, ale powiedzmy, że też od niego, że cena tej gry jest za wysoka, że jest to cena, za którą nigdy tej gry nie sprzedam. Wtedy akurat miałem parę sztuk tej gry, nawet paręnaście, to było przez te parę lat, że się nie sprzeda, że jest to za wysoka, że będą ceny spadały. Moi drodzy, jeden z tych przykładów właśnie chociażby tej gry pokazuje, że cena skoczyła z tych 1500 parę lat temu do aktualnych kwot pokroju 3-4 tysięcy w sprzedaży, a nie leżakującej, bo leżakują po 5-6. I na dzień dzisiejszy, wbrew temu, co ci ludzie mówili, ja już nie mam ani jednej sztuki tego Panzer Draguna. Podobnie było z Conquerem, które wtedy chodziły po 800 zł, teraz chodzą po 2,5, chodzą, a nie leżakują. Także nie mam ani jednej sztuki, wbrew temu, co było mówione, że gra miała spaść z ceny, miała być tańsza i miał tego nikt nie kupować. Podobnie chociażby z Suikodenami, podobnie chociażby z Rule of Rose na przykład, którego też swego czasu miałem za 800 też kiedyś tam złoty, tam parę lat temu i też teraz chodzi za dużo więcej, gdzie przykładem może być chociażby nie jedna sztuka Panzera, czy właśnie Rule of Rose'a, które sprzedały się, które ludzie, którzy kupili ode mnie po jakimś czasie, po kilku latach sprzedali je dużo drożej. Ostatnia moja sztuka, nie moja, tylko ode mnie pojawiła się na Allegro i poszła za 2 chyba 300 czy 2600, gdzie osoba ta, która to wystawiła, kupiła to ode mnie z parę lat temu za chyba 700 czy 800 zł. Więc już widzicie, że te osoby, które kupiły to wtedy, na dzień dzisiejszy zarabiają i te właśnie komentarze pokroją właśnie Axiomatów, czy innych forów, powiedzmy strefy, czy to Retro Age'ów, czy innych, powiedzmy, facebookowych blogów, pokazują, że już wtedy były komentarze na podstawie, na temat cen, że gry są za drogie, gdzie te ceny wskoczyły niejednokrotnie po kilkukrotnie w przód. Gdzie gry kosztowały 800, teraz kosztują 3000. I praktycznie rzecz biorąc, nie mogę znaleźć przykładu, który pokazywałby, że ta mentalność marudy miałaby jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość pod kątem tego, że mieli rację.
bo co by nie było, w żadnej kwestii nie mieli racji. Moi drodzy, kuriozum polega nawet na tym, że niejednokrotnie spotykam się z sytuacją, że ktoś wynajduje moje oferty sprzed 5 lat, pytając, czy jeszcze mam tą rzecz i czy ją sprzedam za tą cenę sprzed 5 lat. Bo te ceny na dzień dzisiejszy są okazyjne. Tylko pytanie brzmi, czemu wtedy ktoś ich nie kupował? Więc moi drodzy, tutaj ta mentalność marut jest taka, że nie analizują w ogóle rynku. Nie patrzą w słupki chociażby sprzedażowe danego tytułu, na przykład czy miał on jakieś spadki podczas ostatnich paru lat. No bo przecież jeżeli, powiedzmy, tytuł jakiejś gry, mówimy to o grach, bo akurat jest to taki typowo temat kanał growy, jakaś gra nie zaliczyła nigdy spadku, tylko cały czas od momentu swojego powstania słupek leci do góry, to prawdopodobieństwo tego, że spadnie, jest żadne. Najważniejsze jest to, jak szybko rośnie. Jeżeli mentalny maruda na to nie patrzy, tylko ciągle będzie marudził, że coś jest za drogie i nie będzie świadomie spoglądał, co może być za jakiś czas, no to to jest podobnie, moi drodzy, jak chociażby z nieruchomościami i z bitcoinami, gdzie 7 lat temu mieszkanie, które ja kupowałem, kosztowało 160 tysięcy. Na dzień dzisiejszy, po tych 7 latach, to mieszkanie warte jest 350. I teraz tak, ja bym musiał się rzucać, że chcę kupić takie samo jeszcze jedno po 160, 170. No nie kupię. Chociażbym się zesrał, moi drodzy, nie kupię. Chyba że jakąś ruinę, nie wiem, gdzie cokolwiek, prawda? Teraz nawet kawalerki się za 200 tysięcy w normalnej, że tak powiem, miejscowości nie zakupi. Jest to dość ciężkie i okazyjne promocyjne ceny, prawda? Więc albo bitcoiny. Bitcoin parę lat temu, że tak powiem, lat, naście, tam wiadomo, jak wchodził, to było warty 2 pizze. Jeżeli ktoś interesuje się tematyką bitcoinów, to wie, że na początku bitcoin był wart 2 pizze. Na dzień dzisiejszy bitcoin to jest 150 tysięcy. I teraz tak, mamy się cofnąć do tego czasu, gdzie bitcoin był 2 pizze warty i wymuszać na kimś wymianę tego bitcoina na 2 pizze? No nie, cały czas etap postępuje, tak samo jak z grami. Kiedyś Panzer kosztował 1500, dzisiaj to jest 4. Kiedyś Conker kosztował 800, dzisiaj to jest 2,5. Kiedyś Castlevania Symphony of Night kosztowała 600, dzisiaj to jest 2 w górę. Żadne z tych tytułów, o których była zawsze mowa, nie spadły z ceny. Więc mentalność marudy jest taką naprawdę skrajnie, będę to mówił wprost, irytująco wkurwiającą mentalnością, która nie prowadzi do niczego. I gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek słuchał się tego typu ludzi i opierał się na ich spostrzeżeniach wyciągniętych znikąd, tak zwanych wywodach, no to moi drodzy, na dzień dzisiejszy nie byłoby ludzi mających naprawdę konkretne lokaty właśnie w tych grach, które kupowali kiedyś za 8 stówek i dzisiaj mogą sprzedawać je po 4 tysiące, gdzie wystają je za 2,5, 3 i mają odbiorców na zaraz. To nie jest tak, że one leżą za 6, za 3 nie ma ich. Mówimy tu o Panzerach. Także moi drodzy, to jest pierwsza mentalność marudy, która, no cóż, nie przemija, niektórzy pozostają w swoim limbo i nie potrafią z niego wybrnąć. Chociaż tak naprawdę to wszystko jest w pełni widoczne, jak czarne na białym. Kolejna, moi drodzy, mentalność, to jest mentalność kolekcjonera, który traktuje w jakiś sposób swoją kolekcję jak inwestycje. Co to oznacza? Że każdy swój zakup, podobnie jak zakup mieszkania, zakup bitcoina, zakup analizuje. Analizuje słupki, jakie na przykład na price chartingu czy na jakichś innych aplikacjach pozwalających sprawdzić, jak się te wartości sprzedażowe danej gry kształtowały na przełomie ostatnich paru lat. Wie, że na dzień dzisiejszy cena jest taka, cena jest ciągle wzrostowa, cena nie spada, więc nawet kiedy kupi ją dzisiaj, prawdopodobieństwo tego, że ona spadnie, jest niewielkie, a to, że będzie za parę lat jeszcze więcej warta, jest bardzo duże, więc przykładem tego może być to, że wielu ludzi, którzy kupowali kiedyś nieruchomości, na przykład, jak mówiłem to wcześniej, na przykładzie marudy mentalności, kiedyś kupowali po 160 tysięcy, dzisiaj kupują dalej po 250, po 300 i jak będą kosztowały pół bańki, też będą kupować. Dlatego, że to są tendencje, które mają naprawdę niewielkie prawdopodobieństwo do spadku, bo więcej pewnych rzeczy się nie zrobi, więcej pewnych rzeczy się nie przeskoczy. I tak samo jest chociażby z grami, z kolekcjonerstwem gier, muzyki, monet, czegokolwiek. Jeżeli już coś jest drogie, już jest czegoś mało, to nie będzie tego więcej. A może być ewentualny chwilowy skok, ale to jest tylko chwilowy skok, tak jak w bitcoinach właśnie, tak jak w normalnych walutach, gdzie czasem euro spadnie do 4 zł, ale potem znowu wzrośnie do 4,40 na przykład.
To jest przykładowo takie, wiadomo, to może być akurat teraz inne wartości, ale to jest taki przykład, tylko typowo czysty przykład. Więc mentalność kolekcjonera, traktującego kolekcję jak inwestycję i analizującego każdy zakup sensownie, a nie bezsensownie jako marudy, pokazuje, że właśnie ludzie kupują tego typu drogie gry. Patrząc na słupki wzrostów właśnie, jeżeli widzą, że gra x lat temu, typu 5 lat temu kosztowała 800, dzisiaj kosztuje powiedzmy 2,5, a oni ją dzisiaj chcą kupić, no to ją dzisiaj kupią. Dlatego, że ona przez ten czas tych 5 lat w ogóle nie spadła, a cały czas brnie do góry. Więc jako, że inflacja skacze, jako, że ludzi zainteresowanych jest też powiedzmy więcej, jako, że zarobki się zwiększają, to pewnym jest fakt, że ta gra utrzyma swoją pewien rodzaj lokaty i za 2, 3, 5 lat będzie jeszcze więcej warta. Naprawdę nie wiem, co musiałoby się stać, żeby ta gra spadła z ceny aż tak bardzo. Więc to jest pewien rodzaj mentalności dość konkretnej, bo nie jest to może jeszcze handlowiec, ale nie jest to maruda. Jest to człowiek, który skrupulatnie, konsekwentnie i z jasnym umysłem podchodzi do swojej kolekcji. Wie, że jeżeli coś chce kupić, kupi to, bo ma pieniądze i analizuje dokładnie rynek. Bo wiadomo, okazji szukać można zawsze. Ale jeżeli ktoś nie chce czekać, nie chce tracić życia i marnować na szukanie, tylko chce kupić teraz, mając świadomość, że to i tak wzrośnie, i tak na tym nie straci, a ma na to pieniądze i nie braknie mu na cokolwiek, to czemu ma tego nie zrobić? Wiadomo, że tutaj też są pewne kwestie zarobków. Można być człowiekiem bardziej zamożnym i mieć, nie wiem, na przykład zarabiać 25, 30, 100 tysięcy miesięcznie, a można być człowiekiem zarabiającym 5 tysięcy miesięcznie. To też są pewne granice, których nie przeskoczymy. Niemniej, moi drodzy, zamiast skupić się na przykład na szukaniu 5 lat, poświęcając czas na poszukiwanie tej gry, którą i tak chcemy kupić dzisiaj, mamy na nią dzisiaj pieniądze, to nie lepiej ją kupić, a ten czas poświęcić na to, żeby zarobić więcej? No bo co by nie było, chyba prościej jest zarobić więcej pieniędzy i poświęcić na to czas, który mamy, niż szukać czegoś, czego możemy nigdy nie znaleźć. Takie jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Ja uważam, że jeżeli chodzi o kwestię kolekcjonowania, taki właśnie kolekcjoner, w pewien sposób inwestor, jest tak najbardziej ciekawą osobą, która w sposób świadomy buduje swoją kolekcję. I o dziwo, na szczęście takich ludzi jest teraz coraz więcej. I ostatnią, moi drodzy, gałęzią mentalności jest mentalność handlowca. To jest akurat coś, w czym mogę się wypowiedzieć na podstawie własnego teraz doświadczenia, gdzie tego typu ludzie właśnie zawsze patrzą na słupki. Zawsze patrzą na słupki. Widzę, że na przykład mam dzisiaj, nie wiem, jest możliwość zakupu gry, która niedawno zaczęła wzrastać, albo jakiś, no tam dłuższa stamola zaczęła wzrastać, nie miała w ogóle spadków i jeszcze jest w zasięgu możliwości zakupu większej ilości na przykład sztuk, ponieważ jest jeszcze dostępna, ale już ma cały czas tendencję wzrostową. I niejednokrotnie są sytuacje, że właśnie taka mentalność handlowca mówi, że kup dzisiaj 10 sztuk. I pomimo, że będą marudzić ci właśnie z tej pierwszego progu mentalności maruderzy, będą mówili, że jest to, sprzedajesz za drogo, 300% wartości. Prawda jest taka, że i tak ludzie patrzący w ten sposób rozsądniejszy, właśnie ci kolekcjonerzy, inwestorzy bardziej z otwartym umysłem, i tak kupią tą sztukę za tą kwotę właśnie troszeczkę wyższą, bo widzieli, tak samo jak to widzi handlowiec, że ta ich sztuka w pewnym momencie wzrośnie. Już nie stanieje, wzrośnie, bo zaczęła właśnie iść do góry. I to tak, powiedzmy, że już na dość porządnym statusie do góry idzie. Dość konkretny już czas. I nie ma w ogóle totalnie spadków, a sztuk coraz bardziej maleje w obrocie, bo ludzie sobie już to zostawiają, bo się tam coś niszczy, bo coś się gubi, bo różne rzeczy się dzieją, prawda? Więc tak naprawdę nierzadko są sytuacje, gdzie właśnie maruderzy próbują niby spowodować, że coś się nie sprzeda, ale nie, to nie na tym rzecz działa. Coś, jeżeli ma nastąpić, to nastąpi. To, że ktoś nie kupi dzisiaj na przykład, nie wiem, nieruchomości za 200-300 tysięcy, nie świadczy o tym, że ona nie pójdzie do góry za 3 lata do 400, do 500. Pójdzie. To, że ktoś dzisiaj nie kupi bitcoina za 150 tysięcy, nie świadczy, że on nie będzie kosztował 300 tysięcy za rok, za dwa, za pół. Bo są tacy, którzy kupią. Bo są tacy, którzy chcą inwestować. Bo są tacy, którzy widzą w tym jakiś sens
i badają słupki. I jaka jest różnica, moi drodzy, między w tym momencie inwestorem, kolekcjonerem, a handlowcem? To, że handlowiec w pewien sposób chce mieć ciągły obrót gotówki i on patrzy pod kątem kupić i w miarę szybko to sprzedać. Wiadomo, narzucić jakąś tam marżę i w miarę szybko to sprzedać. Ewentualnie część tam tego towaru przetrzymać i kiedyś tam sobie na wyższej stopie sprzedać. Natomiast inwestor, kolekcjoner patrzy pod kątem swojej jednej sztuki, że on ją kupi, ale gdyby kiedyś go docisnęło, on wie, że na niej nie straci. A maruder, mentalność marudera, to jest taka mentalność, która powoduje, że pewnych rzeczy nigdy nie kupi. I chociażby się nagadał, napisał, namarudził, napisał różnych komentarzy i nas rzędził, nie będzie tego miał. Jak się z takim człowiekiem spotkamy za lat 9, 5, 6, 10, on dalej tego nie będzie miał, bo dalej będzie twierdził, że jest dla niego za drogo, mimo iż ceny z tamtych poszły trzykrotnie do góry, dalej jest coś nieodpowiednie. Ten, który będzie sensownie podchodził, inwestor, kolekcjoner, będzie miał tę sztukę i będzie brnął dalej, coraz wyżej w swojej kolekcji. A handlowiec już dawno zapomni o tym panzerze, o tym konkerze i przejdzie na troszeczkę inny tytuł, który w danym momencie akurat będzie na fali. I tak to wygląda. I będzie w miarę dostępny cenowo, żeby można było kupić go większą ilość sztuk, wprowadzić w obrót i pójść dalej, gdzie będzie płynny obrót gotówki. Więc moi drodzy, tak wyglądają właśnie trzy warstwy mentalności. Maruda, kolekcjoner z żyłką inwestycji oraz handlowiec. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam pewne te różnice pomiędzy tymi trzema różnymi mentalnościami, bo powiem wam, że ostatnio zauważam, że niektórzy właśnie, jak to powiedziałem na początku, tkwią w tym limbo. Mam sytuację, jak powiedziałem, z tym właśnie kolegą, aksjomatem, który odezwał się po tych 15 czy tam 10 latach i naprawdę to pokazuje, że pewni ludzie są niereformowalni. Tkwią w tym, dalej mają tę swoją wizję, dalej próbują jakąś rozmowę niepotrzebną rozpocząć. Niemniej jednak nie umieją zrozumieć, że cały czas wszystko idzie do przodu, jeżeli chodzi o ludzi nie marudzących, tylko patrzących jasno na świat, trzeźwo. U nich do przodu idzie. Ten temat, który był lat temu 15, już dawno zapomniałem o nim. On już tak naprawdę nie ma znaczenia, bo te rzeczy już się skończyły. Teraz są nowe rzeczy. A jak te nowe przejdą, to potem będą kolejne rzeczy. Cały czas wszystko ma jakiś cel, bo moi drodzy, prawda jest taka, że jak maruder patrzy na kasę, jako na cel, tak naprawdę dla inwestora, kolekcjonera i dla handlowca pieniądz nie jest celem, tylko jest środkiem do osiągnięcia celu, a cel tak naprawdę cały czas jest płynny. Dzisiaj celem jest sprzedanie tego, osiągnięcie takiej gotówki, potem kolejnym celem jest osiągnięcie kolejnych rzeczy, żeby kolejną gotówkę i tak cały czas. Celem inwestora, kolekcjonera jest to, żeby kupić coś teraz, potem o tym zapomnieć i lecieć kolejne, na kolejne rzeczy, wiedząc, że to, co kupił wcześniej, będzie nabierało wartości. I owszem, kiedyś może go docisnąć, może chcieć to sprzedać, taki kolekcjoner. Niemniej jednak wie, że to, co kupił, nie jest rzeczą, która z dnia na dzień straci mu na wartości. Wręcz przeciwnie, na pewno będzie to miało swoją wartość cały czas nabieraną. A maruder zawsze będzie tylko patrzał, marudził i mówił, że nie kupi, bo zawsze jest to dla niego za drogie. Moi drodzy, tutaj jeszcze wspomnę o pewnej rzeczy, która jest dla mnie też dość ciekawa. Ludzie, którzy poniekąd zakrzywiają pewną rzeczywistość i są to na przykład ludzie, których ostatnio oglądam na YouTubie, też subskrybują mój kanał, jest to Retro Sektor oraz Lubię Retro. Jest to dwóch ludzi, którzy nie są osobami, które kupują za gotówkę, ale wychwyciły sobie sposób, że kupują na targach staroci cokolwiek, co ma wartość. Dosłownie każdy szrot, który ma jakąś wartość większą niż za niego tam płacą, a potem idą z tym do seksa. Dziwi mnie, że nie chodzą do tych prywatnych sklepików z retrogerami, bo tam też mogliby się spokojnie, myślę, dogadać, ale chodzą do seksów i tam upłynniają te rzeczy na voucher, te swoje właśnie te rzeczy, co kupują po taniości, dostają na voucherze więcej kasy i potem wiedząc, że pewnych rzeczy nie nabędą taniej, bo się po prostu nie da, już lat polują i się nie udaje,
to robią to w ten sposób, bo chcą mieć w kolekcji na przykład tego, nie wiem, Megamana, chcą mieć w kolekcji tą Castlevanię, chcą mieć w kolekcji tego, nie wiem, Radiant Silverguna, Ikarugę czy coś, ale wiedzą, że już tyle lat polują po tych targach i to na tych brytyjskich i tego nie ma. Nie ma. Są pewne rzeczy, których nie ma. Podobnie jakby chcieli mieć, nie wiem, gry z Neo Geo, gry arcade'owe z automatów. Tego to już w ogóle nie ma. I też chcesz to mieć, a nie chcesz płacić pełnej kasy, a wiesz, że rynkowa się nie zmieni, kombinujesz. No i wszystko zgarniają, moi drodzy. Taki Lubi Retro na przykład, on tam zgarnie nawet filmy, cokolwiek, co kupi za, nie wiem, euro, za funta, bo to jest Wielka Brytania, czyli za funta, a seks da mu, nie wiem, 5 funtów czy 6. Dla niego to już jest, kurde, spoko, nie? Bo jak takich rzeczy kilkanaście weźmie, no to 10 rzeczy po funcie, które da mu cek 6 funtów, to już ma, moi drodzy, z 10 funtów robi mu się 60. I już w tym momencie dostaje grę z ceksa o wartości 6 dych, a on za to dał fizycznie dychę. Ceks swoje zarobi, on swoje dostał i każdy jest szczęśliwy. Więc to też, moi drodzy, jest jakiś sposób. I oczywiście szanuję ich najbardziej. Mają swój sposób, wyrobili i on działa. Tyle, że zachęcam też, żeby kiedyś wpadli do jakichś prywatnych sklepików, bo na pewno mogą się zdziwić, że tam też mogą być całkiem ciekawe oferty. Także myślę, że to może jak najbardziej też się im opłacić. Także, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten temat was w jakiś sposób zainteresował, gdyż mnie on się wydał dość ciekawy, bo ta właśnie mentalność tych poszczególnych warstw, grup ludzi mających styczność właśnie z grami powoli zaczyna się rozchodzić i właśnie dzięki temu tworzą się te toksyczne fora. Ci ludzie, którzy się nigdzie nie udzielają oraz ci handlowcy, którzy żyją sobie swoim życiem i nawet totalnie olewają sytuacje, w których ktoś tam coś napisze o nich, coś. W ogóle znikają w pewnych sytuacjach z internetu pod kątem tego, żeby się wypowiadać i po prostu robią swoje. Tak jak ja, tak jak jeszcze jeden level, Mr. Lucky Lucky, CD Games, czyli ludzie, którzy w jakiś sposób wystawiają się na Allegro i nie ma ich nigdzie indziej. To jest chyba ciekawy sposób działania tych właśnie handlowców, tych właśnie kolekcjonerów, no i cóż, toksycznych, forumowych maroderów. Dzięki wam bardzo i cóż, zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!